Witam serdecznie Państwa na dzisiejszej prezentacji. Dzisiaj Państwu pokażę mniej znane, ale także piękne miasta Toskanii, takie jak Pisa, Lucca i Volterra. Zaczniemy od Pisy. Pisa jest to miasto założone przez Etrusków i w mieście tym główną atrakcją tego miasta jest Plac Cudów. I na Placu Cudów, właśnie który teraz widzimy, znajdują się najciekawsze zabytki Pizy. Do tych najciekawszych zabytków należą właśnie te obiekty, o których sobie będziemy rozmawiali. Jeżeli chodzi o Pizę, ponieważ ona leży u ujścia rzeki Arno do Morza Tyreńskiego, było doskonałym portem, stąd rozwinęło się tam bardzo żeglarstwo, kupiectwo, prawda, leżała na trasie kupieckiej. Kiedy Pizę przejęli w pierwszym wieku przed naszą erą Rzymianie, no to Piza rozwijała się jeszcze bardziej i dzięki bogatym kupcom, dzięki zdobytym w czasie wojny Saracenami na Sycylii i Sardynii, dzięki tym łupom, miasto się bardzo wzbogaciło. I kiedy w 313 roku założono w Pizie pierwsze biskupstwo, rozpoczęli bogaci kupcy, sponsorzy, zaczęli właśnie budować obiekty sakralne. Takie miejsce, jak powiedziałem Państwu, jest Plac Cudów. Są to najciekawsze, najpiękniejsze architektoniczne budowle świata, najbardziej, że tak powiem, ozdobne. Pierwszą taką budowlą jest katedra Santa Maria Assunta, czyli katedra Matki Boskiej Wniebowziętej, której to budowlę zaczęto w 1063 roku, a zakończono w 1118. To jest właśnie wejście do głównej katedry, piękne, tam odbywają się ciągle jeszcze nabożeństwa i msze. Tak wygląda wykonana przeze mnie fotografia, ponieważ nie było możliwości lepszego wykonać zdjęcia, pożyczyłam z internetu. Tak wygląda oto piękne wnętrze katedry właśnie Matki Boskiej Wniebowziętej, czy Santa Maria Assunta w Pizie. Tutaj widzimy wszystkie obiekty, które Państwu chciałam pokazać. Widzimy tutaj piękną ambonę. To jest ambona wykonana przez Giovanniego Pisano. Widzimy tutaj tak zwaną lampę Galileusza, piękne malowidła. Pokażemy Państwu następne. To jest właśnie sklepienie apsydy, gdzie jest narysowany Chrystus Pantokrator. Pantokrator. Tu jest lampa Galileusza, ponieważ jak wiecie Państwo, z Pizą łączy się także nazwisko Galileusza. Tutaj jest pamiątka po nim, jest to lampa, przy pomocy której wyznaczał przyspieszenie ziemskie. To jest wnętrze katedry Santa Maria Assunta. A tu jest właśnie ta ambona, o której Państwu mówiłam, w katedrze przepiękna ambona przez jednego z najwspanialszych artystów, wykonana Giovanniego Pisano. Oprócz tej tutaj właśnie katedry, jak Państwu pokazałem, przepięknej budowli, jest obok, znajduje się tak zwane Baptisterium, o którym już Państwu wspominałam. Gdy Pisa uzyskała w 1175 roku prawa miejskie, kilka lat później rozpoczęto budowę właśnie Baptisterium. No, budowa baptisterium ciągnęła się bardzo długo, bo do XIV wieku. Jest to przepiękny obiekt sakralny, który od strony morza pokryty jest czerwoną dachówką, a od strony katedry pokryty jest taką blachą, inną po prostu materią. I teraz tak, przepiękny ten obiekt na zewnątrz jest, no, misternie, ażurkowo wykonane są ozdobienia zewnętrzne, proszę zobaczyć. Mamy tu postacie świętych, mamy różnego rodzaju, prawda, przepiękne rzeźby, kolumny, które są nieuczęszczane, ale niektóre się tam nie chodzi, bo to nie jest galeria, tylko kolumny podtrzymują tę kopułę. I tak, proszę Państwa, to jest jeszcze raz ta piękna katedra, kiedy tam byłam na wycieczce właśnie przy katedrze. A w katedrze, przepraszam, w baptisterium znajduje się szczelnica. Szczelnica, tutaj to jest właśnie ona, wykonana przez Giovanniego Pisano.
Także Nicole Pisano i Giovanni to dwaj wspaniali artyści, którzy wykonywali szereg budowli na terenie Toskanii, w ogóle na terenie Włoch. Oczywiście, jeżeli chodzi o baptysterium, tam są u góry baptysterium jest taka galeria, na którą idą kobiety. To jest budowane, przygotowane na wzór muzułmański, że tak powiem. Tutaj jeszcze widoki na katedrę. Tutaj mamy katedrę, do której udało nam się bocznym wejściem dostać. Właśnie jednym z tych bocznych wejść, o ten udało nam się wejść, zobaczyć wnętrze. No i tu jeszcze wracam do baptysterium. Tutaj, jak powiedziałem, wewnątrz są kolumny piękne i galeria, na którą wchodzą kobiety w czasie chrztu. A tu widok ogólny. No tutaj już się pojawia nam dzwonica. Początkowo było to dla kościoła, dla katedry, była to dzwonica. Jednak dzwonica to już w czasie budowy zaczynała się grunt z jednej strony zapadać. Oczywiście ratowano, wzmacniano ją w pewien sposób, prawda? Dzisiaj nazywamy ją krzywą wieżą, chociaż tu jest właśnie, jestem pod tą krzywą wieżą właśnie zrobioną. Ma ona 55 metrów, a jej pochył, nachylenie do pionu wynosi już około 5 metrów. Obecnie ona też się ciągle odchyla, systematycznie co roku o 1 mm. Piękne te zabytki w stylu romańskim, jedno i drugie, wyglądają one naprawdę wspaniale. Tak wygląda wnętrze krzywej wieży, to już jest wysoko, gdzie są dzwony. No, to zostawimy już tą dzwonicę. Teraz przenosimy się do następnego pięknego miejsca, które znajduje się na Placu Cudów. Jest to Campo Santo, czyli miejsce, cmentarz, miejsce spoczynku zasłużonych obywateli miasta, rzeźbiarzy, malarzy, budowniczych i innych notabli w tym mieście. Krużganka Campo Santo znajdujemy wspaniałe nagrobki, freski, malowidła, też wykonane przez wspaniałych malarzy, przez wspaniałych rzeźbiarzy, przy nagrobkach tych właśnie ludzi, które są tam pochowani. Legenda mówi, że tutaj w wnętrzu tego miejsca, tego mauzoleum ludzi zasłużonych, znajduje się ziemia z Golgoty. Została przez pielgrzymów przywieziona z jerozolimskiej Golgoty. W 1409 roku w Pizie przeprowadzony był sobór, wybierano papieża. I tutaj też urodził się jeden z wielkich uczonych, mianowicie Galileo Galileusz. To jest wnętrze Campo Santo, właśnie tych krużgankach, gdzie są różnego rodzaju rzeźby. Tak jak powiedziałem, urodził się tutaj Galileusz, prawda, który przechodził różne dzieje. Jeżeli chodzi o Galileusza, to był on wyklęty przez Kościół, potem przywrócony do łask, prawda. Wykrył on zwierzę właśnie w Pisie. Mówi tak historia, udało mu się wykryć niektóre prawa fizyki, mianowicie prawo przyciągania ziemskiego i próbował wyliczyć także przyspieszenie ziemskie. Także przeżył trudne dzieje, właśnie tu między innymi w Pizie, ale na jego pamiątkę jest tam właśnie w katedrze ta lampa Galileusza. No i na tą pamiątkę pobytu Galileusza w Pizie, jego lotnisko obecne też nosi imię Galileusza. Oprócz tych obiektów znajduje się jeszcze takie cudeńko. Jest to kościół Santa Maria de Spino. Jest to mały kościołek, który kiedyś nazywał się inaczej w zależności od mostu, bo był postawiony przy moście. Most się zawalił, którego nie odbudowano, a kościółek przeniesiono wyżej, żeby go nie zalało. Przeniesiono go jak gdyby na ulicę. Teraz znajduje się nad brzegiem rzeki Arno, tylko położony wyżej. W kościółku tym umieszczone są, w kościółku tym wybudowanym, zresztą w 1230 roku, znajdują się bardzo cenne relikwie. Są to kolce pochodzone z korony cierniowej Jezusa.
Takie są obiekty o tak pięknie położone nad rzeką, nad Arną, podniesiony wyżej, jak powiedziałem, malutki, nieduży kościółek, ale bardzo piękny, Santa Maria Spina. Oprócz budowli sakralnych, pięknych, renesansowych budowli sakralnych, znajduje się także w Pizie Uniwersytet, który powstał bardzo wcześnie, w 1343 roku. Jeden z najstarszych. Oczywiście przy budowie tego uniwersytetu, jak i powstawianiu różnych innych pięknych dzieł wykonanych przez rzeźbiarzy, malarzy, mecenat nad tym wszystkim sprawowali Medyceusze. I między innymi Kosma I Medyceusz przyczynił się do rozwoju właśnie uniwersytetów na terenie Toskanii. Przy tym placu Kawalerii znajduje się nie tylko uniwersytet i pomnik Kosmy, znajdują się też z boku budowle, stare budowle zabytkowe, w których mieszczą się pomieszczenia uniwersytetu. Miasto podupadło w XIV wieku z tego względu, że straciło dostęp do morza. Jak powiedziałam, Pisa była portem, ale Arno naniosło tak dużo, rzeka Arno naniosła bardzo dużo murów, które jak gdyby zagrodziły drogę do morza. I obecnie wszystkie te obiekty na Placu Cudów są oczywiście na liście UNESCO są i oczywiście uniwersytet też, ale w latach 60. na jednym z murów, to jest właśnie jeszcze Kosma Medyceusz, to są obiekty, które znajdują się przy Placu Kawalerii. Piękne, stare, zabytkowe obiekty. Oprócz tego znajduje się w Pizie narysowany przez artystów mural Tutomando. To jest ten mural, w 1969 roku namalowany. Symbolizuje on, przedstawia on 30 postaci, które symbolizują ład i współżycie człowieka w zgodzie z naturą. To są takie piękne rzeczy. Oczywiście Pisa ma jeszcze wiele innych zabytków. My skupiliśmy się tylko na takiej krótkiej wycieczce przez miasto. Teraz Państwa zaproszę do innego, nieuczęszczanego, ale także pięknego miasta. To są jeszcze mury obronne w Pisie. Przechodzimy, przejeżdżamy przez piękną, proszę zobaczyć, jak pięknie wygląda Toskania. Pełno winogron, winnic, gajów oliwkowych. No, u podnóża jeszcze Apeni, widzicie Państwo, piękne. Przenosimy się do miasta zwanego Luka. Luka to też jest miasto założone przez Etrusków około 180 roku przed naszą erą. Widzicie Państwo, to są mury otaczające to miasto. Do dzisiaj są w takim stanie, jak były. Przepiękne fortyfikacje, właściwie niepotrzebne, absurdalne aż fortyfikacje. Jest to jedno z najstarszych średniowiecznych miast Toskanii, całkowicie zachowane w stanie. Jest to najwierniej odzwierciedlone miasto średniowieczne. Uliczki są wąskie, nie są zatłoczone, prawda, ponieważ nie ma wjazdu do miasta dużymi jakimiś pojazdami. Mury obronne dookoła miasta, jak Państwo tutaj widzicie, mają 4 km długości. Do miasta można dostać się 6 bramami wjazdowymi. 11 jest też tutaj tak zwanych baszt kupieckich. Każdy cech miał swoją basztę. Nie wszystkie się oczywiście zachowały do dzisiejszych wieków. Zachowały się za to wieże, piękne, warowne wieże, z których można oglądać to miasto, panoramę miasta. Tutaj, w tym mieście, urodził się i rozsławił to miasto kompozytor włoski Giacomo Puccini. Tutaj, proszę Państwa, przez tą właśnie bramę Libertad, bramę pokoju, dostajemy się do Luki.
To są, jak powiedziałam, te absurdalne wręcz fortyfikacje, które do dzisiaj otaczają całe miasto. Są one wykorzystane w pełni, nie były rozebrane nigdy. Są wykorzystane jako miejsce parku, parkowych spacerów. Tu można sobie pochodzić, pospacerować. O, to są właśnie te potężne fortyfikacje otaczające właśnie lukę. A tak wygląda luka, widok z jednej z wież. Na jednej z wież zachowały się, to są wieże, które widać, jest wieża, na której stoimy. Tutaj jest to wieża z dębami wysokimi, kilkusetletnimi i widać wspaniałe całe miasto u podnóża przepięknych Apenin. O, tutaj jeszcze jeden widok na miasto, z tym, że tutaj właśnie ta wieża, o której wspominałam, na której rosną kilkusetletnie dęby. Widzicie Państwo, miasto ma zabudowę dawną, średniowieczną, nie ma tu jakichś obiektów nowoczesnych, prawda? O, tutaj jeszcze też widzimy. I proszę Państwa, o tym mieście, o Lucy, mówi się, że to jest miasto 100 kościołów. Najważniejszym kościołem tutaj w Luce jest kościół. To jeszcze jest baszta. Widzimy jedną z baszt, tu oglądaliśmy sobie. To są uliczki, prawda, stare, gdzie można kupić wiele rzeczy. I teraz jesteśmy przy jednej z bazylik. Jest to bazylika San Ferdinando. A dlaczego zacząłem od tego nie najważniejszego kościoła, tylko od tej bazyliki? Dlatego, że tutaj bazylika ta słynie z grobu Święty Zyty, a Święta Zyta jest patronką Luki. Tutaj właśnie znajduje się wspaniały malunek na fasadzie budynku Chrystusa Józefa, znaczy Chrystusa Pankratora. W stylu bizantyjskim trochę to jest, prawda? Ale przepięknie się znajduje budynek, a w samym kościele znajduje się kryształowy grób tutaj, w którym są szczątki właśnie świętej Zyty. Kto to była święta Zyta? Święta Zyta to była młoda dziewczyna, która w średniowieczu po prostu poszła na służbę do bogatego kupca w Luce. No i tam z biegiem po wielu, wielu latach stała się jak gdyby ochmistrzynią tego bogacza. Ale zanim to przeszła, miała bardzo dobre serduszko. Zawsze wynosiła ubogim fartuszku jedzenie, czy dokarmiała ubogich. Pewnego razu pan zatrzymał ją. Mówi, co ty tam niesiesz w tym fartuchu? Nie wolno ci dokarmiać innych. Otwórz go. Zyta otworzyła fartuszek i z fartuszka wysypały się bukiety kwiatów. A także pan jej nic nie zrobił, oczywiście. Święta Zyta jest dalej patronką Luki, prawda? A w dzień jej imienin, świętej Zyty, z ogrodu botanicznego, cały plac przed katedrą jest wykładany pięknymi kwiatami. Tak wygląda wnętrze katedry, w której znajduje się właśnie grób, kryształowa trumna świętej Zyty. Oczywiście w katedrze można było też spotkać po pierwsze Jana Pawła. No, trochę jest niepodobny naszego Jana Pawła, no, ale jest to po pierwsze właśnie Jana Pawła. A tu, proszę Państwa, mamy katedrę świętego Marcina. Katedra świętego Marcina jest najważniejszą katedrą właśnie Luki. I ona tutaj na fasadzie, z Państwu to przybliżę, znajduje się rzeźba świętego Marcina. To jest oczywiście kopia, bo sama rzeźba znajduje się oryginalna wewnątrz. I przed katedrą na fasadzie znajdują się kolumny, z których każda jest inna. Przepiękne kolumny. Obok znajduje się oczywiście wieża dzwonnicza, a wokół placu przy katedrze ma świętego Marcina stare, zabytkowe, piękne budynki. O, tu proszę, tu jest właśnie rzeźba świętego Marcina, nawet jak ściąga szatę i dzieli się z szatą z ubogimi. A tutaj są, proszę spojrzeć, kolumny. Każda z tych kolumn po prostu jest inna. Jest to najpiękniejsza, największa katedra Luki. Tutaj, proszę Państwa, właśnie jest ten
ta kopia, prawda, na fasadzie świętego Marcina, jak dzieli się paszczem z ubogim. Innym kościołem, bardzo ważnym, jest także kościół świętego Michała. Kościół świętego Michała, gdzie u góry, tutaj widzicie Państwo, znajduje się rzeźba postaci świętego anioła, 4-metrowa. Też podobnie mamy tutaj kolumny, też jest piękny kościół. We wnętrzu tego kościoła znajduje się bardzo ciekawy krzyż. Mianowicie morze wrzuciło na brzeg krzyż. No i ludzie nie wiedzieli, gdzie ten krzyż umieścić. Założono go na wóz i konie miały iść same. Konie przyszły z krzyżem właśnie do luki i tutaj został, że tak powiem, ten krzyż umiejscowiony i do dzisiaj w katedrze świętego Michała się znajduje. A to jest przed katedrą świętego Michała. Oczywiście dookoła są stare, piękne budynki, też z krużgankami zresztą. Są kawiarenki, gdzie można usiąść. Są też znane postacie z Lubi. A tutaj, proszę Państwa, jesteśmy przed domem znanego kompozytora Giovanniego Puccini. Giovanni tu urodził się Puccini. Przed domem jest jego pomnik, prawda? O, tak wygląda jego pomnik. Ponieważ rozsławił Lukę właśnie Giovanni Puccini swoimi operami, co roku odbywają się tutaj koncerty muzyczne, na które można oczywiście przyjechać i sobie zobaczyć. W ogóle Luka, jak powiedziałam, jest to przepiękne miasteczko średniowieczne. Tutaj mamy rynek jak gdyby tego miasteczka. Na murach Amfiteatru Rzymskiego wybudowano taki okrągły rynek charakterystyczny dla owych czasów, na którym to rynku znajdują się, jak Państwo wiecie, kawiarnie różnego rodzaju, stoliki, tam można sobie odpocząć po prostu. No tutaj akurat kupujemy coś tam, jesteśmy na tym placu właśnie, na tym właśnie ciekawym placu. No tutaj już po wycieczce odpoczynek nad Morzem Tyreńskim, odpoczywamy, oglądamy zachód słońca. Następnym miastem, do którego Państwa zapraszam, jest Volterra. Volterra jest to bardzo stary gród założony przez Etrusków na szczycie góry zwanej Velatri. Na szczycie tej góry wybudowali Etruskowie w VII wieku przed naszą erą, wybudowali gród. No nie bez jakiegoś powodu, ponieważ okazało się, że wokół góry znajdują się pokłady krystalicznej odmiany gipsu alabastru, które oczywiście Etruskowie wykorzystywali do różnych rzeczy, tworząc z niego urny, sarkofagi, cienkie płyty, które zastępowały szyby w oknach, prawda? Ale oprócz tego znajdowały się też pokłady soli kamiennej. Także było to ciekawe miasto. Etruskowie otoczyli go 7-kilometrowym murem, oczywiście obronnym, żeby tutaj nikt, prawda, się do nich nie wdarł. Było to duże miasto, bo jak się okazuje, w V-IV wieku przed naszą erą mieszkało tam około 25 tysięcy mieszkańców. Było tak na te czasy bardzo duże miasto, ale w 260 roku przed naszą erą miasto zdobywają już Rzymianie. No i teraz oczywiście zaczynają się rządy rzymskie. Wszystko, że tak powiem, wszystkie obiekty przeganiają Etrusków, wszystkie obiekty zajmują. Jakie obiekty mamy? No tak wygląda jesienią po prostu widok na Volterrę. Proszę Państwa, to jest miasto, prawda? Tutaj mamy uliczki, piękne uliczki, zaułki piękne, no, w których spacerowaliśmy sobie. I proszę Państwa, ponieważ jak powiedziałam, miasto słynie z alabastru, to w każdym sklepiku wszędzie można spotkać wspaniałe pamiątki wykonane z alabastru. Można tutaj spotkać i posągi, jak mamy posąg, prawda, mamy tu zwierzęta, mamy flakony, mamy nawet maszynkęśmy spotkali do mięsa, którą też można było tam kupić. Także wszystko można kupić. Ale najstarszym obiektem jest
nie tylko w Luterze, ale także i w całej Toskanii, jest budynek pochodzący z 1208 roku. Jest to budynek ratusz, czyli budynek, tak powiem, władzy miejskiej. Prawda? Oczywiście rzemieślnicy, ponieważ, jak powiedziałam, zajmowali się alabastrem, wytwarzali różne rzeczy. Tutaj na gmachu tego budynku znajdują się herby tych rzemieślników. Wszystkie te herby tu wykonane są one, tam jeszcze dalej idą, wykonane są one z alabastru, no i wmurowane w ściany ratusza na pamiątkę po prostu tego miejsca. No tutaj jesteśmy przy tym ratuszu i tu wygląda tak plac de priori przy tym właśnie miejskim ratuszu. Ale przy tym ratuszu, także przy tym placu, przepraszam, znajduje się jeden z najstarszych katedr, katedra Santa Maria Suanto, czyli katedra Matki Boskiej Wniebowziętej, pochodząca z XII wieku. Jeden z najstarszych obiektów właśnie Woltery. Oczywiście w tym obiekcie znajdują się przepiękne sklepienia, które Państwo widzicie. Także może nie ma tam w ogóle, są tylko takie wzierniki, że tak powiem, nie ma okien. Tak wygląda wnętrze tej katedry. Z pozoru na zewnątrz ona wygląda nie bardzo, ale wnętrze nie mamy okien, tylko są takie, tutaj jak widać, wzierniki, z których można część, znaczy są częściowo jest ona oczywiście oświetlona. Tutaj też znajduje się, to jest właśnie ta katedra, obok katedry znajduje się dzwonnica obok tej katedry. No nie jest to duży obiekt, ale bardzo ciekawy, bardzo stary obiekt i znajduje się też baptysterium z XIII wieku. Jak zwykle wszędzie, prawda? A w baptysterium mamy szczelnicę, o kurczę, szczelnicę, która została wykonana także przez Giovanniego Pisano. Oprócz tego możemy w Wolterze spotkać także zabytki z czasów etruskich. No tutaj mamy, zachowała się jedna z bram. Jest to brama wykonana przez Etrusów. Oczywiście postacie na łuku tej bramy są już zniszczone przez czas. Jest to tak zwana brama, czyli brama taka artystyczna, którą tutaj tablica pamiątkowa ma zobaczyć. No, zachowały się także ruiny amfiteatru. Tu jest amfiteatr właśnie, czy teatru po prostu, amfiteatru z czasów rzymskich. Także można te ruiny po prostu zwiedzać. Tutaj mamy obraz, na którym właśnie widać fragmenty muru otaczającego Woltery, tego 7-kilometrowego muru. Stary obraz z 1700 któregoś roku, już nie pamiętam. Obecnie tak wygląda widok z Woltery na okolice. Znowuż piękna ziemia Toskanii, Apeniny w oddali, prawda? Jeszcze rzut po prostu na Woltery. No, gdyby nie turyści, to miasto by w tej chwili upadło, bo właściwie tam już nie ma żadnego przemysłu. A Woltera jest, jak Państwo, są tu wyrobiska, które wybierano, ten alabaster, wybierano sól, prawda? I tak domy są postawione jak gdyby na takich skałach. Bo tak to wygląda teraz, prawda? Tak to wygląda na obrazach, też starych obrazach. Ponieważ miasto podupadało, właściwie kryzys ekonomiczny, zaczęło przeżywać kryzys ekonomiczny, ktoś musiał pomóc temu miastu. I oczywiście miastu pomogła Stefanie Meyer, autorka Zmierzchu Wampirów. Kto by pomyślał, że angielska pisarka pomoże Wolterze? Otóż jedna część z Zmierzchu Wampirów, mianowicie Księżyc w Nowiu, akcję umieściła autorka właśnie w Wolterze. I teraz się co roku odbywają w Wolterze zjazdy wampirów. Tutaj mamy takie zdjęcie z jednego zjazdu wampirów, prawda? A taki afisz, prawda, pokazuje, informuje o zjeździe, pomalowany krwią wampir, oczywiście na tle ratusza, wieży ratuszowej w Wolterze. I jak powiedziałem, odbywają się tutaj coroczne zjazdy i ludzie po prostu żyją z turystyki.
czasie zjazdu wampirów mieszkańcy oczywiście upuszczają pieniądze z portfeli turystów i w ten sposób Woltera jeszcze się, że tak powiem, trzyma. To już mamy, proszę Państwa, wyjeżdżamy z Woltery. Przepiękne widoki na Toskanię. Proszę zobaczyć, jakie piękne. Oczywiście część zdjęć wykonałam sama, część pożyczyłam do celów prezentacji, pożyczyłam z internetu, że tak powiem. To są na przykład moje zdjęcia wykonane, przepiękne zdjęcia ziemi toksańskiej. No i kończymy odpoczynkiem nad morzem, nad plażą, nad Morzem Tyńskim. Biegam sobie po plaży, z oddali widać wyspę Elbę, na której był zresztą zasłany Napoleon. I tak kończymy wizytę w Czech. Niedużych, ale ciekawych miastach Toskanii. Dziękuję bardzo za uwagę. Koniec.